Dzień dobry kochani, w kolejnym odcinku zagrajmy w Tomb Raidera, nagrywanym od razu po poprzednim. I wysoko wleźliśmy. Dobra, czy tutaj może coś jest? O, proszę, proszę, od razu znajdźka. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Wygląda chińska. Albo to są jakieś, nie wiem, rupie, czy coś w tym rodzaju. No. Tu jeszcze jest może? Zobaczmy, otwórzmy obóz, bo nie wiem, czy mamy jedne punkty umiejętności. Mamy i przy okazji sporo do ulepszania punktów. Więc, pojawiło się coś nowego. Walka ulepszenia. Tutaj dalej nie możemy. Walka. Walcz dłużej dzięki zwiększonej odporności na obrażenia. Oślepiaj wrogów piachem i kamieniami, przez co będą podatne twoje ataki. Wiecie co, zwiększymy sobie wytrzymałość, bo to jest na tym poziomie chyba dość istotne. Pięknie. No teraz sobie weźmy sprzęt. Co ja mogę ulepszyć? Coś tutaj? Nie. Tak się zastanawiam, czy w ogóle cokolwiek będzie jeszcze tutaj możliwe do ulepszania. Czekan? Na pewno nie. No i pistolet mamy. Dłuższy magazyn na 10 naboi. Pozwala strzelać 3 strzałowymi seriami, ciśnienie krótko, środko przyspieszy, żeby aktywować strzelanie seriami średnio, mi się to podoba. Redukuje odrzut, poprawia celność, zwiększa zadawane obrażenia. Bardziej precyzyjne strzałstwo wpływa na zwiększone obrażenia i czuły spust pozwala na szybsze oddawanie strzałów. Moglibyśmy sobie ulepszyć to i to, żeby zwiększyć mu obrażenia. Tylko czy warto na to wydawać po prostu pieniądze? Na pistolet. Bo wiem, że później będzie strzelba, będzie karabin. Sądzę, że mógłbym chyba podtrzymać je i ulepszyć sobie coś innego. Okej. Dobra, słyszałem ich. To bardzo wyraźnie, co tu jest jeszcze? O, coś nowego. Geoskrzynki, proszę, proszę. I więcej roślin. Czy da się zniszczyć ten reflektor? Pięknie. Ok, pięknie. Na razie idzie dobrze. A my z tego właśnie będziemy miał trudność z trafieniem. Pięknie. No bez jaj! Nie? Wydaje mi się, że go zabiję. Teraz pytanie, jak to zrobić, żeby Lara nie zginęła nam tu błyskawicznie? Nie? Bo on ma tarczę. No dobra, ale zapewne będzie to jakiś słaby punkt. Jak postrzały. Myślę, że po fancie wrócimy się później. Nie, nie da rady go sprawdzić. Ale... Wysuwamy. Jest tu, regeneracji. Wow! 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 No bez jaj. Dobra. Tutaj tylko sobie pistolet weźmiemy już. Dobra, został strzał w głowę. Pytanie, kto był ten koleś, który... stał przy karabinie, bo jeżeli tak, to będę bardzo mile zaskoczony. Ten sam? Wow!
To nawet odkrył, że już do niego podchodzimy i w takim razie wyszedł sam do nas. No to jest coś niesamowitego. Zazwyczaj przeciwnicy siedzą przy tych karabinach jak kołki do końca. Weźmy sobie w takim razie wszystko. Tylko możemy. Okej, okay, może to nie była najczystsza i najpiękniejsza akcja pod słońcem, ale efektowna i efektywna, to najważniejsze. Świetnie. Dobra, zebraliśmy chyba już wszystko. Dobra, wiedziałem, że będzie jakaś skrytka. Amunicja maksymalna ilość, świetnie. I cóż, tu się da wejść? Nope. A to są jakieś stare bunkry, chyba w czasie II wojny światowej zbudowane. Tak, mamy taką strukturę. Architekturę raczej. No, tutaj wszystko. Hej, ilu ich tam jest? Tylko jedna z tego nowego statku. Będą doszli. Czy mi się wydaje, czy ona automatycznie kłóca? Dobra, cwaniaki, gdzie jesteście? Prawie. No kur. Ja pierdzielę, nie mogę. No nie mogę. Co za. Co tam jest na dole? Wow, widzę cię. Dobra, jeszcze raz wypal. Nie wierzę, że go zabiłem. Teraz się sam zabiję. Dobra, teraz na pewno padę. Świetnie. Zapalić pochodnie? Nie, niekoniecznie. Chciałbym najpierw pozbierać sobie fanty stąd. No i zebrać resztę strzał, bo przy tym fail feście. O, blokowano galerię. Świetnie. I kolejny poziom doświadczenia? Nie. Epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. Dobra, to jest kolejna ta moneta, kolejny artefakt. Dobra, one dają dość dużo, bo ten dał 500 doświadczenia. Strzały, weźmy je. Czasem ta gra nie pozwala na ciche przechodzenie gry i na ciche zabójstwa. Okay, to wszystko, to sobie też weźmy, mamy już maksymalną ilość strzałów, fantastycznie. Tak czy siak będzie trzeba w późniejszym etapie gry zainwestować w jakąś broń palną. Kolejnych strzał już nam nie trzeba, ale da się wejść na górę. Spróbujmy. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Tam jest przejście. Co, chciałbym jeszcze sprawdzić dół. Tam było jeszcze taki załom. To może coś będzie. No, ja to mam nosa. Pięknie. I jeszcze geoskrzynka. Tutaj jest artefakt. Relikt. Ale relikty mam już zebrane, czyli on jakby zaznacza nam na w ciemno, co już zebraliśmy. Dobra. Teraz już rozumiem mniej więcej te oznaczenia. Wcześniej były one dość mocno enigmatyczne. I nie lećmy na drugą stronę. Pięknie. Ach,
Ja mam wrażenie, że wszyscy mają takie same głosy. Okay, kolejny tapnik. Podążam teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Więc żeby się do was dostać, trzeba po prostu wkupić się w łaski. Albo się wkupiasz, albo giniesz. Spróbujmy zakręcić ten zapór, bo tam jest jakiś gaz. Dobra, tędy na pewno nie przejdziemy. Jestem ciekaw, kiedy znajdziemy lepsze bronie. Nie musisz się tym męczyć. Pięknie. Czy to w tak ciasnych pomieszczeniach, to broń palna będzie chyba troszeczkę lepsza. Tak mimo wszystko jeszcze zmieni na łuk. Patrzmy, po prostu tutaj może. O, tam jest skrzyneczka, świetnie. Chcemy trochę fantów. I no proszę, tutaj da się... Znaczy to są te drzwi, które były zablokowane. A przy okazji otwórzmy sobie starą skrzynię, czy starą szafę. I kilkanaście punktów do ulepszeń. Mamy już 861. Świetnie, najbliższa broń, jaką sobie odkryjemy, będzie od razu mogła być ulepszona do maksa. Tak mi się wydaje. Tutaj weźmy tak. Skrzynia pełna, znaczy beczka pełna benzyny i od razu wybuchnie. Świetnie. Jestem drugi. Dobra, nie wiem za bardzo, gdzie ten drugi jest. I tu... Okej, okay, to się chyba da spalić. I za tym coś będzie, prawda? Zapalmy sobie w takim razie pochodnie. Nie, ta gra jest naprawdę w ścisłej czołówce najlepszych obecnie gier akcji. Nice. Nie, ukończono dla punktu doświadczenia. Boże, kolejne osiągnięcie. Trochę za dużo tego tu upchali. Co? Nie wiem, gdzie wcięło tego drugiego kolesia. Może to poleciało na górę? Na pewno nie. Nie mam pojęcia, gdzie. Nie bądź taki pewien. Piękną strzałą dostał. Ale ja się jeszcze zachowałem po cichu. No mówię wam. Lara to po prostu seryjna morderczyni. Inaczej tego powiedzieć nie można. No one leaves, nikt nie wyjdzie. Cała masa. Gdzieś niby podnieść. Aha, dobra. Ja chyba będę wiedzieć, do czego to służy. To będzie trzeba przerzucić na drugą stronę i tam wybuchnie. Tam coś wybuchnie na pewno. I odblokuje nam się przejście przy okazji. Nikt nie ucieknie. To się okaże. Inaczej. Tak, żeby nie trafić w murek. Albo też niech to. Chyba, że tam...
Nie no, momentu. Okej, może... Czy tam na pewno nie ma niczego do odkrycia? Bo po coś w sumie dali, to przecież to... Może tam? Spróbujmy jeszcze tam rzucić. Ja nie wiem w sumie do czego to dać. Czy to tak po prostu do nauki? Nie, chyba dalej to po prostu z nauki. Instynkt przetrwał. Szyba wygląda na słabą. A, okej, okay. Dobra, mam nadzieję, że nie zmarnowałem wszystkich. Będziesz aż szybko stąd uciekać. Mamy tylko jedną próbę, moi drodzy. Nie ma dokąd uciec! O, proszę, proszę, karabin. Chodźmy stąd, bo nas gaz zabije. I mamy jeszcze jedną latarenkę. No ja nie chcę być na twoim miejscu, gdy ja to rzucę, przyjacielu. Ale dobra, sam się prosiłeś. Nope. Dobra, nie spieprz tego, Ragnar. Tym razem wystarczy. Na 100% tego nie przeżył. Albo spłonie, albo się udusi. Nie! No one leaves. Wiecie co, tam się jeszcze odblokował jedna. Nie wiedziałem właśnie czego dobijać, czy nie. Tutaj jeszcze sobie sprawdzimy. Dostaliśmy właśnie, dostaliśmy sobie teraz lepszą broń. Dokąd to prowadzi? Chciałbym jeszcze zobaczyć. O, no. To jeszcze chyba nie jest miejsce, do którego chciałbym się udać. Prawda, gro? Choć nie, chwila, stąd przeszliśmy przecież. Tutaj zabiliśmy tego kolesia. Tak jest. Dobra, nie, no to bez sensu. Nie wiem, po co nam się odblokowała ta droga. Zmienimy sobie jeszcze na łuk. Ja przynajmniej wiem, z czego będziemy mogli korzystać później. Okej, więcej amunicji, fantastycznie i zaś. Raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. Okej. Okay. Badacze z państwa osi. O, zleciało Indiana Jonesem. No dobra, coś tu jeszcze jest ciekawego? Wiedziałem. Geoskrzynka. Teraz! Gorzej. Dobrze. Strasznie wytrzymali są niektórzy. Dobra, jeszcze jeden.
takich sytuacjach właśnie się przydaje prawie palma. Nice. No i teraz te reflektory, bo one się denerwują. Dobrze poszło. To jest to miejsce, z którego chyba przeszliśmy, prawda? Odblokujmy je sobie. Pięknie. No właśnie. Nie lubię zamkniętych drzwi za sobą. Przykład tak, weźmy amunicję oczywiście. Mogliśmy chyba tędy uciec na górę, ale przy okazji po wybiciu ich wszystkich, no to sporo dostaliśmy. Okej, weźmy sobie jeszcze to. Więcej znajdzie, świetnie. A ten wzrok się bardzo przydaje, muszę przyznać. Ale całą hordę tutaj rozbiliśmy. Po prostu mówię wam, Lara to jest ta psychopatka. Nie zaczynajcie z tą kobietą. Bo nie wyjdziecie stąd żywi. Tu była czerwona mapeczka. I tu jest jeszcze więcej znajdziek. Ojciec Matias nas wyzwolił. Od czego? Od tej wyspy? Raczej od życia. Okej, tu jest coś, co możemy sobie zapalić, tylko potrzebuję ognia i to żywego. Tam jest. Świetnie. Jeszcze wiecie co, ja bym sobie sprawdził górę. Zanim, bo widziałem plakat do spalania. Może da nam troszeczkę punktów doświadczenia. Blisko do odpoczynku. Wiecie co? To nie głupi pomysł. W sumie będziemy mogli ulepszyć troszeczkę karabin. Więc tak, umiejętności, świetnie, bo nie wiem, czy strzelba jest najlepszym pomysłem teraz do ulepszania. Walka. Zadaj swojemu celowi zabójczy cios czekanem. Po wykonaniu uniku wbij wrogowi strzałę w kolano, by okaleczyć go i zmusi to wystawienie się na twoje ataki. Zręcznie uchyla się przed lekko pancerzonymi wrogami, a następnie zadawaj im cios bliska, żeby zabić ich na miejscu. Kontra z uniku staje się jeszcze bardziej zabójcza, dzięki czemu możesz nią zabić prawie każdego wroga. Fajna. Teraz to. Niestety nie możemy jeszcze nosić drugiego poziomu, potrzebujemy, znaczy wegi do drugiego poziomu. Jeszcze dwóch umiejętności, by odblokować poziom 2. Przetrwanie w takim razie. Dzięki dokładniejszemu przykładaniu ciał wrogów uzyskuję dodatkową amunicję. Zdobądź dodatkowe PD dzięki oprawianiu zwierząt, odkrywaniu skrytek z żywnością. Może w tą walkę sobie zainwestuję? Albo... w sumie to w to. Zwiększy umiejętności wspinaczki, porusza się szybciej po otoczeniu i odnosi mniejsze obrażenia po upadku. Wykorzystuj wystrzelone zmysły do znajdowania ukrytych przedmiotów. Wszystkie wejścia grobowców i ważne miejsca odtąd będą zaznaczone na twojej mapie. To by się przydało. Wiecie co? Dzięki dokładniejszym przeszukiwaniu wrogów zyskujesz dodatkową amunicję, sobie weźmy w takim razie. Dodatkowe rzeczy zawsze w modzie. Super. I przy okazji teraz sprzęt. Mamy 1080. Łuk już nie można ulepszyć. Ale na przykład karabin można, prawda? Większy magazyn, 15 naboi więcej. Wyścielana kolba karabinu zwiększa stabilność broni przy strzelaniu, to na pewno. Dwa skończone są magazynki, przyspieszają przeładowywanie. Wyszlifowany wyrzutnik zwiększa szybko strzelność. Wiecie co, może nawet uda się na wszystko. Choć nie, na wszystko na pewno się nie uda, ale zróbmy tak. To sobie zrobimy. Wyścielana kolba, tak jest. I efektywniejsze rozprasza gaz powstała przy wystrzale, zmniejsza odrzut. To byśmy sobie na pewno kupili. Następnie dodatkowe naboje. No jeszcze mamy 207, znowu już nas nie stać na nic. Potrzebujemy łącznie jeszcze 550. Więc prawie 300 jeszcze trzeba zebrać. No to co, teraz biegniemy pod tą pochodnię. Nie całkiem tego się spodziewał, spadając tutaj, prawda?
potem je piep i nie żyje. Dobra, ja bym chciał spalić to coś. Doskonale. Ile ich jeszcze zostało? Jeszcze 3. No dobra. Wyrzućmy to pochodnie. Zobaczmy, czy faktycznie można zebrać troszeczkę więcej tych rzeczy. 22 może być. I czekan, który jest niezniszczalny, otworzy każde pancerne drzwi. Ta radiostacja już na pewno nie działa, cicinko. No, pięknie. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Bardzo mi się podoba dubbing w tej grze, wiecie? Okej, okay, tam jest... Tam są jakieś znaki, że powinniśmy tam iść. Tutaj byśmy sobie jeszcze sprawdzili. Czy jest? I kolejny dziennik. Pięknie, 20 naboi do karabinu. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. Okej. Okay. Coraz ciekawsza ta fabuła jest. Widzę, że tutaj kilkanaście skrzynek. Znaczy nie, jedną skrzynkę. I dodatkowe strzały, których już raczej nie zbierzemy. Dobra, moi drodzy. W takim razie myślę, że tutaj jest dobry moment na przerwanie nagrywania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.